nazywa się to deflektorem. Taki modelowy samochód wędruje do tunelu aerodynamicznego i tam dokonywane są próby. Zakłada się na przykład deflektor, który ma bardzo mały kąt pochylenia, jest dosyć szeroki. Albo odchylacz strug o nieco innym kącie nachylenia, znacznie większym, z krawędziami lekko ściętymi. A można założyć taki, który ma krawędź wygiętą nieco do przodu i podobnie jak poprzedni kąt pochylenia. Teraz do tunelu tego wpuszcza się strugę powietrza odpowiednio zabarwioną i na zdjęciach fotograficznych ujawnia się cała prawda o tym, czy konstrukcja jest dobra, czy nie. Tak wygląda opływ powietrza, jeżeli deflektor jest za krótki. Widać wyraźnie, że ta struga atakuje krawędź naczepy. Co to znaczy? Dodatkowe opory, większe zużycie paliwa, mniejsza szybkość. Z kolei, kiedy zbyt mały jest kąt tego nachylenia, strumień dalej atakuje krawędź. Ale gdy utrafi się i w kształt, i w kąt pochylenia, jest właśnie tak. Struga powietrza uniesiona do góry swobodnie omija naczepę i to może oznaczać jedno. 10% zysku w zużyciu paliwa, lepsze właściwości aerodynamiczne samochodu, lepsze prowadzenie się i ten towar, który tak bardzo ma się liczyć, dociera na miejsce szybciej i taniej. I o to właśnie chodzi. Z miasta A do miasta B, bez względu na pogodę, odległość czy stan dróg. Ważne, by dojechał i ważne, by zrobił to szybko i tanio. Poza tym może być normalnym samochodem. Prosty, piękny, jasny cel. Szkoda, że nieosiągalny. Bo drogi są różne, a on z założenia musi być sprawny na wszystkich. Ruch to pokonywanie oporów, innych na gładkiej powierzchni autostrad i innych na rozmokłym gruncie budowy, a na oś przypada tu nacisk kilku ton. Układ przeniesienia napędu musi być raz dorównać lekkiemu sportowemu samochodowi, innym razem zaś nabrać możliwości czołgu. Ale nawet gdyby udało się taki zrobić, opór toczenia nie jest jedynym wrogiem ruchu. Toporny kształt brutalnie atakuje powietrze z szybkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Pudło musi być wielkie, liczy się przecież towar, ale gwałt odciska się gwałtem. W badawczych, aerodynamicznych tunelach widać, jak bardzo jest źle. Jak uzasadnione ekonomicznie płaskie kabiny brutalnie walczą ze strugami powietrza. Nie współdziałają, walczą. Moc silnika miast w ruch przekształca się w wirujące za kabiną powietrzne karuzele. Tu nie ma litości. Dwa razy większa szybkość, czterokrotnie większy opór. Szybkość wzrasta trzykrotnie, opór 9 razy. Z tym można dać sobie jeszcze radę. Rozbrujać do nieprzyzwoitości moce silników, ale to przecież rozwiązanie problemu godne troglodyty. A najgorsze, że z oporem nie zawsze trzeba walczyć. Płaskie drogi to tylko inżynierska baśń. Kilkadziesiąt ton masy nadal często ma do domu pod górkę. I wtedy kilkadziesiąt ton masy czepiać się musi drogi wszystkim, co ma. I dlatego oś przednia kierowana ma zwykle co innego niż osie, na których spoczywa obciążenie. Opony napędzanych kół mają zwykle bieżniki cięte w poprzek i na zakręcie. Z tym oczywiście można walczyć. Tworzyć systemy łatwo toczące się w przód i trudno na boki, ale nie trudno sobie wyobrazić, jak zachowują się te potrójne systemy, gdy trzeba dokonać ciasnego zakrętu. Tylko czarne ślady na jezdni znaczą mękę opon. A przecież w praktyce układ jest wiele bardziej skomplikowany, a łańcuch, jak wiadomo, jest tylko tak mocny, jak najsłabsza z jego części. W praktyce geometria pojazdu, rozłożenie obciążeń może okazać się zmienne, żywe, nieuchwytne obliczeniami. Wystarczy drobna zmiana szybkości, by decydujący o ruchu punkt ciężkości rozpoczął wędrówkę. Chaotyczną, niepodlegającą kontroli. Zmieniają się naciski na poszczególne koła, tańczą opory. W praktyce drastycznie zmienia się sytuacja zależnie od faktu, czy wóz jest załadowany, czy nie, bo takie są prawa fizyki. I wtedy wszystko zależy już od człowieka, od tego, czy umiejętnie użyje hamulca, czy potrafi optymalnie dobrać szybkość do wykonywanego manewru, czy wyczuje kierownicę. Urządzenie powinno mu tylko dać szansę. Powinno tę szansę zwielokrotnić. Hamowanie idealne. Tak działa ABS, system automatycznych przeciwpoślizgowych hamulców. Znak jutra.
A przecież to wszystko stanowi tylko jeden rozdział gry w ciężarowy samochód. Gry starciem, w nadziei, że w morzu sprzecznych celów gdzieś ten złoty środek być musi. Z miasta A do miasta B, bez względu na odległość, pogodę, stan dróg. Szybko, tanio i bezpiecznie. Prosty, piękny, jasny cel. Drobiazg jak kłopoty starciem, prawda? Przecież systemem ABS trzeba to rozwiązywać. Zobacz, co się dzieje. Dwie pary osi z tyłu. A no właśnie. Hydraulika. Tylko pytanie, po co? Po co to wszystko? No więc po pierwsze tak. W momencie, kiedy masz słabe obciążenie, w ogóle można wykorzystywać tylko jedną oś i wtedy nie ma potrzeby zużycia, szczególnie na zakrętach. Tego bardzo nieprzyjemnego układu jestnego. Po drugie, powiedzmy, jeśli jest śliska jezdnia, można także unieść i dociążyć, prawda? Ci powiem, jak na okres, kiedy są trudności z oponami, to rzeczywiście jest to dobry system. Ten dobry system pracuje już w wielu krajach Europy. U nas jest to no, prototypowy jelcz, który zjawił się na podwórku telewizji. Tym niemniej to jest właśnie metoda gry. Przy czym nie ze względu na człowieka, ze względu na towar, jaki należy przewieźć. Dobrze, myślę, że możemy jechać. Właśnie w tej postaci, jaki jest. I drobiazg. Pozostaje dalej. Bardzo ciekawy układ konstrukcyjny, dość szeroko już spotykany w krajach o wysoko rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym. No ten toczyk, nawet jest pięknie pomalowany. Zauważyłeś, że nawet ma taki osłony śrub, prawda? To ze względu na bezpieczeństwo. To ale ważniejsze jest to, co jest w środku, a nie to, co jest na wierzchu. To, co on ciągnie. No zobacz, on ciągnie kilkanaście metrów przestrzeni ładunkowej. I to jest ta cała... Ciągnik jest, jakby go nie zrobić, będzie dobry, pod warunkiem, że przejedzie dostatecznie dużo kilometrów bez remontu. Nie, no więc właśnie, jak go zrobić byle jak, albo go nie zrobić, to nie przejedzie. Tu jest w ogóle... cała tajemnica tego, że ten towar dociera szybko, tanio i bezpiecznie na miejsce. Otóż po to, żeby coś takiego wozić, trzeba mieć oczywiście odpowiednią siłę. W tym ciągniku ta siła jest 246 koni mechanicznych silnik. A teraz mogę pana prosić o pomoc w podniesieniu tej kabiny, bo tutaj do silnika człowiek dostaje się nie tak jak w normalnym samochodzie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że podnosi się po prostu do góry maskę. Tutaj podnosi się całą kabinę kierowcy, olbrzymią całą konstrukcję przy pomocy specjalnego hydraulicznego systemu. Mam pytanie, dlaczego trzeba tak? Dlaczego? Przecież kiedyś budowano ciężarówki z tym wielkim silnikiem z przodu, można było podnieść blachy i było dobrze, dostęp był. Dlatego, że zmuszono, no z konieczności zmuszono do skrócenia kabin, ładowania silnika gdzieś tam pod spód i teraz trzeba wymyślać... Jak ona będzie w górze, ta kabina, to ja ci powiem, co wymyślono naprawdę, bo nie to, że jest długa skrzynia i podnoszona para kół jest istotne. Proszę, bardzo proszę, jedźmy do góry z kabiną. Tak, to chwili czasu wymaga, żeby kabina uniosła się, no jest to jednak... potężna konstrukcja, która też ma swoje wymagania bezpieczeństwa. Ona musi wytrzymać w razie jakiejś kolizji kilkanaście ton nacisku, nie odkształcać się, zapewniać kierowcy właściwe warunki pracy, bo to przecież jest warsztat pracy, to nie jest tylko kabina. Ale tak, ale jedźmy do środka. Tam w środku 246-konny silnik. Silnik, który jest właściwie tym, co jest najnowocześniejsze i najmodniejsze dzisiaj w konstrukcjach w ogóle pojazdów mechanicznych. Turbosprężarka, która umożliwia powiększenie mocy mniej więcej o prawie 10% tego silnika w porównaniu z takim, który jej nie ma. Ze względu na towar. Ale czym się to powiększa? Nie z kształtem skrzyni, tylko siłą pociągową. Co więcej, oprócz tej mocy, którą turbosprężarka dodaje, ona po prostu sprawia, że to jest wszystko tańsze, bo dzięki temu 10% paliwa można zaoszczędzić, a nawet 20%, kiedy jedzie się z tak zwanym maksymalnym, optymalnym momentem. I to jest właśnie cała konstrukcja
tego potężnego, wysokoprężnego silnika dieslowskiego, który właśnie umożliwia to, że towar w ogóle jedzie.